No i fantastycznie. Okej, więc tak, jeszcze raz. Tutaj będziemy sobie zaczynać, nie? W tą stronę będziemy jechać, tak? I tutaj jeden zakręt, tu drugi zakręt i tu trzeci zakręt. Będzie trzeba mieć dość mocny samochód, bo tutaj te zakręty są dość gładkie, nie? Także ja już się zawracam, już się ktoś tu ładnie ustawił. Jedziemy oczywiście w tą stronę. Te zakręty są gładkie, więc może trochę dalej się ustawimy na tym wzgórzu aż. O, gdzieś tutaj. To będzie chyba najlepiej, nie? Ta traska będzie wyglądać. Ja sobie raz śmignę. Te zakręty są niepozorne bardzo. Właśnie, ja ten zakręt zawsze przesterowuję. On jest taki ze spadkiem. Dzisiaj Dawidera nie ma na driftach, więc... No, coś tam się da. Te dwa zakręty pierwsze są dość trudne, nie? Można sobie jeszcze trochę potrenować, spróbować, no bo tak bez treningu to trudno trochę, nie? Ja sobie jadę całkiem poboczem, żeby tu nikomu nie przeszkadzać. Przejdziemy sobie tak z parę razy i zaraz się poustawiamy, na spokojnie. Ja jeszcze raz sobie śmignę. No bo te zakręty naprawdę są trudne, one są takie niepozorne. Ale ponieważ są gładkie, to ciężko jest tam samochód utrzymać w takim ładnym ślizgu. Jeszcze ciągniki tu jeżdżą, matko. To już w ogóle będzie słabo. No ten jeden zakręt jest właściwie taki udany dosyć tutaj, nie? W tym miejscu. Może tym Mustangiem mi nie idzie. Może powinienem wziąć jakiś szybszy samochód. Ale nie, lecą tutaj ładnie, widzę. Dobrze poleciał. Podobało mi się. Zobacz, zobacz. O, zatrzymał się. O, pięknie. Lecą ładnie. Co to za fura w ogóle? No, te ślizgi tutaj będą naprawdę trudne, więc poćwiczcie sobie jeszcze trochę. Ja sobie poobserwuję, czy to w ogóle nadaje się ta strefa, ale chyba tak. Jak wchodzą pięknie, ty, jeden za drugim, elegancko. Pięknie to wygląda. Będziemy mieli tu łącznie trzy zakręty do ogarnięcia. Jeden jest bardzo gładki, ze spadkiem. Jest trudny. Trzeba dostosować prędkość i w ogóle. Ja może sobie też wezmę szybszą furę do driftu. Bo Mustang troszeczkę tutaj nie daje rady tego dociągnąć ładnie. Co ja tutaj mam takiego? Robimy krótki trening, krótkie przygotowanie i lecimy potem, nie? Lecimy potem z konkursem, ja będę obserwował dronem wszystkich. Teraz mamy pełny konwój, więc chyba nie da rady, żeby ktoś więcej dołączył. O, właśnie ktoś dołączył. Siema Thompson. Dobra. Czekajcie, ja mam tutaj jakiś taki legitny. A. Dobra, wezmę sobie Sylwię. Ostatnio chyba Sylwię coś tam tuningowałem. Więc może jakoś poleci. Co się wydarzyło? O kurde, no milimetry mnie wyminął. No ja nie ogarnę chyba tą Sylwię.
Jest 12 osób w konwoju teraz, więc jest cool. Ktoś tutaj stanął Koenigseggiem na środku. Próbowałem wyminąć, ale ciężko. Co to za fura jest? A, to jest Mitsubishi 3000 GT chyba. Nie, nie można tutaj pod górę. Musimy w jedną stronę driftować tylko. Bo będziemy się zderzać ze sobą za bardzo podczas tego treningu przed driftowaniem. No ten zakręt jest kurde, tutaj ciężko nie przesterować, naprawdę. O shit! Nie idzie mi tą Sylwią też. Ja miałem tu jeszcze jakieś inne furki. Dobra, jeszcze raz przejadę i będziemy chyba zaczynać, nie? Będziemy zaczynać konkurs driftowy. Czekaj, czekaj, tu miałem chyba jeszcze Nissana 350Z robionego i Skyline'a w sumie miałem też takiego ciekawego. Zobaczmy go. Jak gęsto tych samochodów. Będą dodatkowe punkty za ten. Za wymijanie samochodów ruchu ulicznego, bo będzie ich tutaj dużo, więc... O dobra, już cię widzę, że ustawiają do driftu. Czyli już wszyscy przygotowani, tak? No dobra, no. Spoko, to możemy zaczynać. Jeszcze poczekamy, aż wszyscy tam zjadą z toru. I lecimy z koksem. Ja się tutaj zaparkuję, żeby nikomu nie przeszkadzać. Zresztą jak będę w trybie drona, to i tak będę niewidoczny. No i tutaj od szczytu góry możemy sobie w sumie zacząć, nie? Ja nie mogę, co to tu przyjechało? To Subaru jakieś? Tak. No, od szczytu sobie będziemy tutaj lecieć. Nie za blisko tego zakrętu zaraz tam, bo... Może się ktoś nie zdąży rozpędzić czy coś, czy przygotować do tego zakrętu. Co to jest? Dobra, zaczynamy od Mustanga. Mustang jest dobrze ustawiony. Tylko czekajcie, bo chyba jeszcze ktoś tam na trasie stoi. Ktoś jeszcze sobie tam testuje. No to poczekamy jeszcze chwilkę. No dobra, on już kończy bieg, więc Michael, możesz startować. Gdzieś jechał razem z Mazdą trójką. Proszę bardzo, oceniamy Michaela teraz. Poszedł. Pamiętajcie, mamy tutaj spory ruch uliczny, więc dodatkowe utrudnienie. Okej, tutaj nie miał jak zrobić, więc nawet całkiem dobrze pojechał. I ten zakręt, uwaga. Wow, patrz go. Dobrze, ale pięknie poleciał. Pięknie, pięknie. O, kurczę! Troszeczkę źle wszedł w ten zakręt, ale... Ale Michael bardzo dobrze sobie poradził ogólnie. Tam na samym początku miał problem, żeby wyminąć ruch uliczny. No ale tam było dosyć trudno, nie? Więc... Nawet całkiem spoko mu to wyszło i ja bym mu dał taką mocną ósemkę, bo ten ostatni zakręt... ostatni zakręt był taki, no... Mógł go trochę lepiej zrobić, mimo że ta traska jest bardzo trudna. Dobra, tutaj mamy Nissana.
I to jest Filar Solo, okej. Może startować. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Co, ma tu krzywo koło, czy co? Nie tak wygląda. Nie, tak wygięte, jakby... Tak, wiecie, nie chodzi o to, że negatyw ma. Co jest z tym tylnym kołem? Coś nie tak. No zobaczcie. What the fuck? Co się dzieje z tym kołem? Widzicie to? Tak jest wygięte, jakby... What? A drugie? Drugie też, dobra, niech jedzie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No, oceniajcie tutaj na czacie drift, jasne. Ja oceniam na 8. Michaela. Poszedł. Tutaj ten zakręt tak sobie miał czysty, więc mógł go dobrze zrobić. Okej, dużo na ręcznym próbuje, nie? Tak wydaje się, że on ma zrobionego tego Nissana bardziej pod wyścigi. Oj, chyba zrezygnował już, nie? Czy jedzie dalej? Jedzie, próbuje, dawaj. Okej. Sarny wystraszy, ziomek. Dobra, spoko. Chyba zrezygnował. No, rozbieżne koła ma z tyłu. Co jest? Kto tak tuninguje samochód? Nie wiem, ale śmiesznie wyglądał. Okej, tu mamy następnego. Śmiesznie ten samochód wygląda. Kto to jest? Coach coś tam. Niech będzie. Możesz startować. Mamy ciekawy... Ja nie pamiętam, chyba to jest Gremlin, tak? Jak się nazywał. Pamiętam, że Gremlin, ale jaka marka? Dobra, poszedł. Ale widziałem już, jak on latał, więc może być ciekawie. O, poszedł. Dobrze. Trzymaj. Ach, trochę wyleciał, ale nie jest najgorzej. I teraz ten zakręt, najgorszy. Patrz. Trzymaj się, ziomek. Znowu trochę wyleciał. O, tu ma utrudnienia. O, i ten zakręt. Też trochę wyleciał. Widzę, że ma te... On ma chyba napęd na 4 koła zrobiony. W tym samochodzie. Kąty robił spoko, nie? Też bym dał mu taką 8. Mimo, że wylatywał tutaj z tych zakrętów pod koniec. Jakby w drugim tym... AMC Gremlin to był dokładnie. To te koła mu przeszkadzały. No ja nie wiem, jak można tak zrobić. Czemu on tak zrobił te koła? Niezbieżne w ogóle. Tutaj wypadł 2 razy z zakrętu, tam właściwie na każdym zakręcie wypadał, nie? Był chyba samochód zbyt podsterowny, jak dodawał gazu, to mu go wywalało z zakrętów. Tam można by było zrobić jakieś poprawki w tuningu, no ale nawet całkiem nieźle mu poszło, opanował jakoś. Dobra, mamy następnego. To jest Mitsubishi 3000 GT, zdaje się, czy GTO, już nie pamiętam. Może startować. I za kierownicą siedzi Ozar. Niektóre niki są takie dziwne, że aż nie potrafię przeczytać, ale Ozara akurat znam. On często się ściga tutaj z nami. O, dobra, całkiem spoko ten zakręt. Wow, patrz, pozewny elegancko. Ten zakręt jest naprawdę trudny. I nawet jeśli ten drift dla kogoś z was nie wyglądał super imponująco. Patrz. Wow. Pięknie to zrobił, bardzo ładnie. Trochę tutaj synchronizacja, wiecie, w Fordzie nie jest taka jak trzeba, więc to może wyglądało tak dziwnie, że on skacze czy coś, ale naprawdę poradził sobie bardzo fajnie. Podobały mi się te drifty. I jego Mitsubishi 3000 GT też spoko wygląda. Ja bym dał mu spokojnie 9 na 10. I w ogóle to Mitsubishi w standardzie ma napęd na 4 koła, zdaje się. On chyba zrobił konwersję z napędem na tył. No i jak widać, bardzo fajnie mu to wyszło, bo samochód super wygląda zresztą podczas tego driftu, nie? Dobra, czekaj, bo ktoś się chyba tutaj Mustangiem wrąbał. Tak. Czekaj, kto to tutaj? Nie, nikt się nie wrąbał, jest okej, dobra. Wszystko git. Bo chyba tego nie było jeszcze, ziomeczka, nie? Campy Original. Jeszcze nie leciał. A tak wyglądało, jakby tutaj parkował. Dobra, no to może startować. Original, jedziesz Mustangiem.
RTR. To jest, on ma chyba z 2000 koni mechanicznych. Poszedł. O kurde, jaka maszyna. Ładnie, ładnie. O, Mazda! No, ta Mazda mu przeszkodziła. Tym samochodem nie da się do przodu normalnie jechać, więc... Ej, ale ładnie, 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 ładnie. Aj, kurcze! Prawie byłoby spoko. No, tutaj chyba tak trzeba mieć, taki samochód trzeba mieć. 2000 koni mechanicznych i te zakręty z małym kątem robić, żeby to poszło, nie? To naprawdę jest ciężko. Tu mu w pewnym momencie przeszkodziła Mazda. Ja bym dał mu taką spokojną ósemkę za te drifty, bo rzeczywiście ten kąt driftu nie był jakiś tam wielki, ale z drugiej strony też były one w miarę płynne. Nie, więc jest ok. A gdzie jest ten Mustang, co tu stał? Dobra, jest Mitsubishi Evo 9. I za kierownicą... Co tu się dzieje? Spokojnie! Aha, bo trafiki się pchają, spoko. Suchar! Ojej, nie chciałem, czekaj, stój, nie jedź, bo mi się wyłączył dron. Dobra, może jeszcze go złapię. Dobra, suchar. Możesz startować. Ej, no co jest? To kogo w końcu mam nagrywać? Ej! Dobra, Bartek, jedź ty, bo ty chyba byłeś tym Mustangiem, ale gdzieś cię wywiało. Jakie felgi w ogóle? Z przodu inne, z tyłu inne? A czy one takie same, tylko tutaj mają inny ten? Tutaj ten trafik z tyłu pcha. No kurde, dobra, jedzie Mitsubishi. Bartek poczeka. Gonimy Mitsubishi. O, 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 o. Ładnie, Tokyo Drift, patrzcie na to. O, ładnie, bardzo fajnie. Tutaj utrudnienia trochę w postaci właśnie samochodu ruchu ulicznego. No, 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 dobrze, dobrze. Okej, okay, ja daję 9 na 10. Ujmuję jeden punkt, bo tutaj trochę słabo wszedł w ten zakręt, nie? Tak. Nie podobało mi się to za bardzo, że tutaj blisko wewnętrznej i potem do zewnętrznej. Ale z drugiej strony miał też utrudnienie tutaj od tego ruchu ulicznego. I w sumie chyba ten jego samochód nie ma za dużo mocy, więc nie jest nim tak łatwo driftować, nie? Tutaj na tych zakrętach gładkich, więc tak ciężko mi się zdecydować. Ja bym dał mu tak 9,5 na 10, bo faktycznie dał radę tam na tych zakrętach i miał trochę utrudnienie, nie? Dobra, kto tu następny stoi? Unpopular Metal. Dobra. Możesz poczekać chwilę. No kurde! Co z tymi Mustangami tutaj się wyprawia? Jezu. Dobra, niech będzie ten Mustang. To chyba Bartek, tak? Dobra, Bartek, startuj w takim razie. On chyba pojechał wcześniej, bo myślał, że on jego kolej będzie. A pojechał Mitsubishi. Jak stoicie w tych miejscach, to musicie poczekać na swoją kolej, bo tak jak się zmieniacie, to ja nie ogarnię później, kto jechał, a kto nie. Dobra, czas na Bartka w takim razie w jego Mustangu. To też chyba jest... Nie, to jest wersja GT. To nie jest RTR wersja. Musimy poczekać, aż wystartuje. Niech się przygotuje. No i co? I poszedł. Tak, teraz twoja kolej, możesz już jechać. Jedziesz, Bartek. Kurde, co on tak wyrwał? Za szybko, ziomek. Trochę tu wyleciał. O, 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 coś tam próbuje. Dobrze, dobrze. Taki bardziej power slide, nie? Wyszedł z tego. Za szybko, ziomeczku! Oj. Do poprawy, zdecydowanie do poprawy. No ale spoko. Zachęci 2 na 10. Do poprawy ten driftik, jeszcze będziesz musiał potrenować. Teraz będzie, teraz czas na Nissana. I Unpopular Metal w końcu. Dobra. Zobaczymy, jak temu pójdzie. To już jest samochód typowo driftowy, więc on jest taki, no, dosyć łatwy do opanowania. Ale żeby zrobić nim piękne drifty, to też trzeba się postarać.
Uwaga, tutaj miał problem z samochodem, bo mu przeszkodził. Okej. Ten mu tutaj jechał pod prąd. Nie przeszkadzajmy sobie, zjeżdżajmy na bok zawsze. Okej. No jak dla mnie między 5 a 6 na 10, tak myślę. 3 na 20. No siema Szczepan. No ten drift zdecydowanie mi się nie podobał. Było tutaj trochę za dużo... trochę za dużo na ręcznym. Nie próbował tak samochodem zarzucić, żeby to ładnie wejść w ten zakręt. Miał też trochę tutaj samochodu, no jeden samochód mu tam przeszkodził, żeby dobrze to przelecieć i w sumie jeden z graczy jechał mu pod prąd, więc chyba dam mu 6 na 10, bo faktycznie miał sporo utrudnień tutaj. No ale imponująco nie było, nie? Dobra, kto tutaj jeszcze został? Jeszcze chyba jakiś klasyczny samochód. Tak, Ben GT, ja zawsze tak na niego mówię. To jest kozak, on bardzo fajnie jeździ samochodem. Znaczy ściga się. Zobaczymy, co on tutaj zrobił. Ma Forda F-150, zdaje się. Dzięki, Lucek, nie ma sprawy, Damian. Dobra, może startować. Tam ma Forda Transita na drodze, więc musi na niego uważać. Poszedł. Uwaga, uwaga, uwaga. O, dobrze, ominął. Za to będą dodatkowe punkty. Po tym miniku. O, dobrze, dobrze. Zajebiście. Patrz jak poszedł. Chyba mamy lidera. Chyba mamy lidera. Chyba mamy lidera. Kurde, ale pięknie. Oklaski dla niego, ja bym tego tak nie zrobił, naprawdę. Gościu naprawdę wymiatał. Podobało mi się bardzo, nie wiem jak wam. Ale dobrze to poprowadził, miał utrudnienia na drodze, ominął je, nie zderzając się z nikim. Przed tym zakrętem drugim zarzucił ładnie autem tak, żeby wejść tutaj pięknie. No ja mam z tym zakrętem problem, on to rozpracował elegancko. Mieliśmy tutaj już jednego ziomeczka, który ładnie poleciał. Ale ten chyba jest faworytem, Ben GT. Tutaj mamy M5, czy ona nie jechała już? Kupson chyba jechał. Dobra, jedziemy dalej. Kupson, lecisz. O, będzie miał Forda Transita na drodze. Jako dodatkową przeszkadzajkę, będą dodatkowe punkty za to. Dobra, poszedł. BMW M5. No, to jest chyba kościarska ta BMW-ka. Tutaj wypadł. Chyba za dużo mocy w tym samochodzie. O, 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 ładnie, 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 ładnie. Ten zakręt piękniutko poszedł. Podobało mi się bardzo. Patrzcie, jak pięknie linię trzymał. I tutaj też prawie mu wyszło, no jak dla mnie, mocne 7. 7,5 na 10. 7,5 tam trochę wypadł z zakrętu, za dużo prędkości miał. Nie no, ósemka. Naprawdę bardzo dobrze mu poszło. Ten zakręt tutaj, o, ten zakręt jest kurde naprawdę bardzo trudny, tu bardzo łatwo przesterować samochód. A on perfekcyjnie tutaj trzymał linię, aż normalnie mi się siku zachciało. Tak zrobił. Podobało mi się bardzo. 8 na 10 mówicie, tak? Co tu mamy następnego? Miata, proszę bardzo. Kto jeździ w miacie? Dominiś, tak? Poszedł. Jedziesz, jedziesz. Golf z rowerem na dachu go wyprzedził. Miata, uwaga. O, Golfina przeszkodziła niestety. Ej, śmieszna jest ta miata. Taka malutka, nie? Jak jakiś resorak wygląda. O, 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 czekaj, 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 prawie ci wyszło! Kurde! No nie pykło, no niestety żaden zakręt nie wyszedł tak dobrze. No musimy dać, no nie no, coś tam się utrzymał na drodze. Miata jak szatan, nie?
Coś tam się utrzymał na drodze, takie 3 na 10, myślicie? Dokładnie, Wiktor taką samą ocenę w tym samym momencie, co ja powiedziałem, napisał 3 na 10. Dobra, co my tu mamy? Tutaj mamy hardkorowy samochód, za kółkiem siedzi Filar Solo znowu, czyli powtórkę mamy, tak? To już się... To ja zaraz sobie pojadę, zobaczymy jak mi pójdzie, ponieważ bym tutaj do dupy jechał. Dobra, Filar, jedziesz, zmienił samochód, teraz ma Honigana, Honitroka chyba to się nazywa. Zobaczymy jak mu pójdzie. Ten samochód słabo driftuje. Ja nie próbowałem coś tam, ale... O! Ma utrudnienie, transita. Oj, jego trudno jest zrzucić, naprawdę. Nie dziwię się, że ma problemy z nim. O, nie udało się. Nie udało się, ale nie dziwię się, ten samochód jest naprawdę dziwny z driftu. Ja go zrobiłem sobie na szutry. No i pięknie. Coś tam popróbował. Jest okej. Ja bym powiedział, no ciężko to ocenić, nie? Bo nie było żadnego driftu nawet. Czyli mamy chyba wszystkich. To teraz moja kolej. 4 na 10 mówicie. Wy musicie ocenić. Ja nie mam serca. Ja wezmę inną furę. Nie szło mi tym ziomeczkiem. Ale chcę z czymś z napędem na tył polecieć. Coś z napędem na tył, co mi driftowało całkiem spoko. Nissany chyba tam jakieś miałem takie driftujące. A czekaj, ja wezmę może M3. Tak, spróbuję tym polecieć. Nie wiem, no ten samochód nie jest chyba za szybki. Zobaczymy. Zakręt. No, skopałem, ale ta BMW jest spoko. Wcześniej miałem w niej V8 jakąś, a teraz założyłem silnik seryjny i też daje radę. Już go zmuliło, mogłem zredukować na 3. Mocne 1 na 10. No nie pykło mi. Ej, w ogóle ta BMW poszerzona wygląda kozacko. Ja strasznie lubię ten model E46. No, ale tak wyglądał konkurs driftowy. Także żeśmy sobie polatali. Fajnie to wyglądało. Boże, ta grafika jest w tej grze jest po prostu kozacka. Oceniacie na 9 i 8. No, nie poszło mi najlepiej. BenGT chyba dzisiaj wygrał konkurs driftowy. Naprawdę poszło mu zajebiście. Mega mi się podobało. A jechał jakimś starym Fordem F-150. Poszło mu super. Także brawa dla niego.